Jego przeciwnik reprezentuje Tim, którego zawodnicy słyną ze świetnego grapplingu. Jest nim Pirania Gdynia. Reprezentuje Piranie Gdynia Dominik Gierowski. Proszę Państwa, pojedynek odbędzie się na dystansie 3 rund po 3 minuty. W oktagonie czuwa Piotr Michalak. Sława Republic, Bojano, witamy serdecznie. Dominik Durniat. Piotr Jagiełło, pierwszy pojedynek dzisiejszej gali. Mieliśmy wstęp. To Piotr Halman, Jason Ponet, ale zaczniemy od pojedynków amatorskich. Pierwsza rywalizacja Dominik Gierowski w czerwonym narożniku i w niebieskim Michał Misiukiewicz. Pojedynek amatorski, więc może słowo o tym, czym właśnie różnią się walki amatorskie od tych zawodowych, które zobaczymy później. Jak widzimy, tak naprawdę jest bardzo ograniczone te zasady amatorskie, dlatego że zawodnicy normalnie biją się bez żadnych ochraniaczy, także w tych małych rękawicach, więc tak naprawdę ogranicza się tylko do wyłączenia niektórych technik, takich jak na przykład techniki skrętowe, kolana w głowę. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o ograniczenia. Aha, no i oczywiście wyłączone są także łokcie, które są dostępne tylko w pojedynkach zawodowych, bo wszystkie zawodowe pojedynki na zasadach Unified Rules. Pierwsze starcie już Michał Misiukiewicz mocno zaatakował lokalnego zawodnika Pirani Grappling Team. Dominik Gierowski, co ciekawe, ma za sobą karierę gimnastyka, więc możliwe, że zobaczymy jego umiejętności. Jest znany z tego, jego koledzy treningowi mówią, że kiedy jest w parterze, no to jest tak porozciągany, że trudno za nim nadążyć. No to się może przydać na pewno, zwłaszcza w takich ekwilibrystycznych akcjach, ale aktywny początek, trzeba powiedzieć. Weszli zawodnicy jakby bez tremy, bez jakiegoś spięcia, próbują tutaj ofensywnych akcji. No zobaczymy, jak to się będzie toczyło w dalszym ciągu, ale na razie myślę, że nie możemy narzekać. Pierwszy pojedynek otwierający galę Sława Republic, Bojano, grupa MMA Kartel, Pawła Kowalika. Teraz bardzo mocny low kick Misiukiewicza. Dobrze to wyszło, ale odpowiada już Dominik Gierowski. Ciekawe właśnie, czy ten pojedynek będzie tutaj toczony w stójce, bo obaj zawodnicy raczej lubią się bić w parterze, więc, ale no, jak stara maksyma mówi... Na razie na przekór. Tak, to może właśnie skończyć się tym, że będą wymieniać mocne ciosy w stójce. Rzeczywiście raz za razem lądują te mocne ciosy na twarzy obu zawodników. Teraz takim podwrótkowym zaatakował Misiukiewicz, ale znów odpowiada kombinacją Gierowski. No dobra akcja, zacząć właśnie bezpośrednio ciosem podbrótkowym. Nie weszło to czysto, ale na razie pojedynek taki stricte... A jeszcze raz mocny low kick. Stójkowy. Wydaje się, że Misiukiewicz trochę przeważa. Na razie... O, teraz jeszcze raz doszło do twarzy. No jest aktywniejszy, tak? Gierowskiego. Misiukiewicz zadaje więcej ciosów i na razie jest na dobrej drodze do tego, żeby tę rundę zapisać na swoją korzyść. Teraz słyszeliśmy, jak ktoś z publiki poleciał jeden krótki komentarz Domino Parter, czyli już możemy się spodziewać, że może Dominik Gierowski posłucha właśnie tego komentarza i za chwilę sprowadzi swojego przeciwnika do parteru. Tak, już pójście po dwie nogi i świetne obalenie i ląduje w gardzie swojego rywala, ale już przechodzi do półgardy. Tamta noga prawie wyciągnięta, czy uda mu się przejść od razu do dosiadu? Nie, na razie dobrze trzyma Misiukiewicz. O, już próbuje wrócić do gardy. Ale zaskakująco długo i tak walka się toczyła w stójce. Teraz myślę, że już będziemy troszeczkę oglądali innych technik. Teraz widzimy, jak mocno obita ta lewa noga Misiukiewicza. Teraz świetne przejście do pozycji bocznej, ale skręca się Misiukiewicz, nie? Nie pozostaje dłużny swojemu rywalowi w tym parterze. Nie czeka biernie. No dobre teraz, ciosy. Bo tu może być niebezpiecznie. Mocne ciosy lądują na twarzy Misiukiewicza. No też jest arytmia w tej ale walce. Bardzo dobrze wstaje do stójki i mamy znów pojedynek w tej płaszczyźnie. Na początku przewaga Misiukiewicza, teraz dobre akcje Dominika Gierowskiego. No i dobrze, takie walki teraz odpowiada Misiukiewicz, spróbuje sprowadzić za dwie nogi, ale dobrze broni Gierowski. No tam jeszcze kolano poleciało, jakby to trafiło na brodę, to byłoby niebezpiecznie. I koniec pierwszej rundy, no udane otwarcie. Trafiło na brodę, to by było dodatkowo nielegalne, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, więc trzeba uważać. Ale na tam takie... był taki zamysł z tym kopnięciem, może ktoś się tutaj na moment zapomniał. Może tak być, bo wiadomo, że zawodnicy na pewno ćwiczą te techniki, mimo że tutaj pojedynek amatorski. Ale wysokie tempo też, pierwsza runda i tutaj dużo się działo, nie było klinczowania, nie było spacerowania, tylko naprawdę cały czas akcje. No to... Też jestem ciekaw, czy oni wytrzymają takie tempo w drugiej, trzeciej rundzie ewentualnie. No to jest kategoria lekka, więc trochę wstydem by było, gdyby ci zawodnicy tak nie walczyli. Obaj mają, co prawda niewielkie, ale doświadczenie w MMA, więc już myślę, że potrafią rozłożyć te siły. Na razie no rzeczywiście wygląda to bardzo dobrze. Tu zwróciłem uwagę właśnie na tą nogę Misiukiewicza, która naprawdę była mocno obita. Kiedy mieliśmy tutaj chwilę w parterze, było widać, nasza kamera idealnie uchwyciła, jak duży siniak tam już się rysuje na tej jego lewej nodze.
Pytanie, czy właśnie to nie spowolni go teraz w stójce i czy Dominikowi Gierowskiemu nie będzie łatwiej, jeszcze łatwiej sprowadzać walki do parteru, no właśnie, i tam. Bo to może był dobry pomysł, tak? Najpierw osłabimy nogi, żeby zawodnik nie uciekał, żeby nie biegał po oktagonie, i kiedy już będzie troszeczkę, te nogi będą podmęczone, to wtedy się rzucić i już siłą rzeczy będzie dużo, dużo łatwiej, lżej sprowadzić tę walkę na dół. Też możliwe, że Dominik Gierowski chciał się trochę sprawdzić w tej stójce, no bo myślę, że jest przekonany o tym, że ma dobry parter, a wtedy zostaje szansa na to, że może sprawdzić się w stójce. I znów zaczynamy. Przypominamy, niebieski narożnik Michał Misiukiewicz, reprezentant No Limits Kwidzyn, i Dominik Gierowski, czerwony narożnik Pirania Grappling Team. Te low kicki tutaj na różnie nam dyktują warunki tego pojedynku. Też już mocno opuchnięta lewa noga Dominika. Mocno wymiana i teraz trafił Misiukiewicz i idzie za ciosem. No i popatrzmy. A otrzęsnął się chyba już Gierowski, ale cały czas przyjmuje kolejne ciosy. Mocno dostaje, idzie po nogi Dominik i bardzo dobrze wyratował tę sytuację. Bardzo świetny instynkt Dominika Gierowskiego. Otwarcie tej drugiej rundy, bardzo dynamicznie. Było tutaj naprawdę niebezpiecznie przez moment. No ale uspokoiła się ta walka. Zobaczymy, czy długo ten spokój będzie trwał, bo na razie to nie wygląda na pojedynek taki spacerowy, tylko naprawdę ostre bombardowanie od pierwszej rundy. No i dobrze, bo to jest świetne otwarcie tej gali. Miał swój moment Michał Misiukiewicz, ewidentnie zraniony. Gierowski, ugięły się pod nim nogi. Zresztą potem pod tą klatką też cały czas był widać, że nie do końca wie, co się jeszcze dzieje. Cały czas uciekał, ale bardzo dobre zejście w nogi, też bardzo przytomne i można powiedzieć dojrzała, bardzo dojrzała decyzja o sprowadzeniu. I teraz ma okazję, żeby się odegrać swojemu rywalowi, ale pewnie jeszcze po trochu dochodzi do siebie. Ale ta lewa noga Gierowskiego wygląda naprawdę nieciekawie. Obie lewe nogi są bardzo wite. Siniak, zaczerwienienie, myślę, że będzie, że widać to doskonale zresztą na obrazku. Próba osłabienia tutaj jeszcze korpusu. Próbuje teraz wypchnąć swojego rywala Misiukiewicz, ale bardzo dobrze stabilizuje pozycję Gierowski i cały czas jest w gardzie rywala. Teraz musi uważać Gierowski, żeby nie dać sobie zepchnąć tej ręki, ale nie poszedł w tym stronę Misiukiewicz. Dużo uwag z obu stron, z obu narożników, żeby tutaj właśnie aktywnie cały czas pracować nad zmęczeniem przeciwnika. Ale to słuszne uwagi, bo Dominik Gierowski rzeczywiście z tej góry za dużo nie robił i sędzia mógł zaraz podnieść ten pojedynek do góry, a tutaj te kilka ciosów już zaznaczyło, że jednak jest praca i oddaliło groźbę tego podniesienia na chwilę. Widzimy teraz w prawym dolnym rogu Oskara Piechotę, kolegę treningowego Dominika Gierowskiego, jednego z najlepszych grapplerów w Polsce i też świetnego zawodnika MMA. Teraz próbuje przechodzić gardę Gierowski, ale Misiukiewicz bardzo dobrze się broni. Trzeba przyznać, że naprawdę naprzeciw tych umiejętności, o których tutaj zapowiadałem Gierowskiego, cały czas Misiukiewicz bardzo dobrze sobie z nimi radzi. Ale jednak nie, przechodzi do pozycji do półgardy. I teraz otwiera się przed nim dużo większy wachlarz technik. Mówiliśmy o tym, że nie ma niestety łokci. Myślę, że tu na pewno zrobiły pożytek w tej pozycji. No niestety musi się Gierowski opanować i popracować nad czymś innym. Ostatnie sekundy drugiej rundy. O, poszedł tam do duszenia Dominik Gierowski. Czy jest w stanie to wciągnąć? Już ręka przygotowana do klepania i klepnięte na kilka sekund przed końcem. Oj, Michał Misiukiewicz, myślę, że tu popełnił błąd, bo cały narożnik krzyczał mu, żeby to wytrzymać. Można było zaryzykować te kilka sekund, bo chyba zostało sekunda lub dwie do końca pojedynku. Niesamowite rozstrzygnięcie, bo to dosłownie ostatni akord tej drugiej rundy. 4-3 sekundy może do końca. Świetnie. Świetne poddanie, świetna technika. No i mamy pierwszą walkę rozstrzygniętą przed czasem i walkę, która miała swoją historię. Można tutaj kilka naprawdę dobrych słów na temat tego pojedynku powiedzieć. Dominik Gierowski wrócił tak naprawdę z bardzo odległej podróży, ponieważ bardzo mocny ten knockdown na początku rundy. Już się wydawało, że może się walka zakończyć, ale podniósł się. No i posłuchajmy, jaki jest oficjalny werdykt. Proszę Państwa, przez duszenie gilotynowe w ostatniej sekundzie drugiej rundy zwycięża reprezentant Pirania Gdynia, Dominik Gierowski!